finał Ligi Ludowych Zespołów Sportowych Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Sarosy Zamojskiego i Prezydenta Miasta Zamość odbył się 28 marca. Do finału awansowały trzy pierwsze drużyny z rundy zasadniczej. Najlepsza drużyna to UKS Azymut Sitaniec. Na miejscu drugim uplasowała się drużyna UKS Gimnazjum Grabowiec, natomiast na ostatnim miejscu podium stanęła drużyna Gimnazjum Sitno. Najlepszą zawodniczką została Sandra Górniak z UKS Gimnazjum Grabowiec. W finale Ligi Ludowych Zespołów Sportowych Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Zamojskiego i Prezydenta Miasta Zamość wzięło udział 6 drużyn. Zwycięzcą zmagań została drużyna Gryf Gmina Zamość. Miejsce drugie zajęła reprezentacja UKS Atomik Zamość. Natomiast na trzecim miejscu podium stanęły zawodniczki z drużyny GKS Potok Sitno. Najlepszą zawodniczką została Izabela Organista, UKS Atomik Zamość. No na razie te gimnazja są jeszcze takie niektóre młode dziewczęta, które pierwszy raz dołączyły do naszej ligi. To jest poziom niektórych jest bardzo wysoki, niektórych niski, ale wszyscy bawimy się fajnie tą siatkówką. Zapraszam gorąco na następny rok inne gimnazja z Zamościa oraz poza Zamościa, żeby zgłosiły się do tej ligi, żeby było ciekawiej, bo z gimnazjach tylko 5 drużyn się zgłosiło w tym roku. No, dziewczęta trochę wyższe, kobiety trochę wyższy poziom reprezentują. Są to już drużyny, które grają ponad 12 lat w tej lidze. Następnego dnia odbył się finał Ligi Mężczyzn Ludowych Zespołów Sportowych Piłki Siatkowej. Do finału zakwalifikowało się 6 drużyn. Rywalizacja była zaciekła, jednak najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Elo Staszic Hrubieszów. Myśmy się do tej Ligi Zamojskiej zgłosili tak optymistycznie patrząc, żeby zdobyć ogranie i bardziej doświadczenie, ponieważ u nas w mieście nie ma takich drużyn, co by z nimi można było tak mocniej konkurować, a dość wysoki poziom, który tutaj jest, pozwala nam na rozwijanie umiejętności młodych zawodników. Drugie miejsce przypadło zespołowi trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zamościu, natomiast miejsce trzecie zajęła drużyna Axton Zamość. Najlepszym zawodnikiem ligi został Michał Dołowy ze zwycięskiej drużyny. Nie ukrywam, liczyliśmy na medal, ale ja się nie spodziewałem, że będzie złoty. No dzisiaj zagraliśmy koncertowo, jeszcze trzeba wyróżnić tutaj rozgrywającego, bo robił cuda na siatce. Radość nieopisana. Jak mówi Dołowy, podziękowania należą się wszystkim kolegom z drużyny, ale przede wszystkim trenerowi Andrzejowi Chwetczukowi, który poprowadził drużynę do zwycięstwa.